Bądź cyberbezpieczny. Chroń swoje dane osobowe i uwierzytelniające. Czy wiesz, że jednym z najlepiej sprzedających się współcześnie towarów są dane osobowe i uwierzytelniające? Także twoje. Człowiek dzisiaj żyjący z telefonem, tabletem i tak dalej, dokonujący w internecie różnych transakcji, logowań i innych rzeczy, często człowiek robi to w różnych miejscach. Często są to miejsca publiczne. Takie jak, prawda, metro, jakaś taksówka, jakaś super fajna kawiarnia, jakiś koncert. Nie powiem, że toaleta, ale też może się zdarzyć. I należy uważać, bo tam są kamery, tam są publiczne sieci internetowe, Wi-Fi. Tam są, krótko mówiąc, istnieje tam milion sposobów na to, żeby wykraść wasze dane i mieć dostęp do rzeczy, co do których nie chcielibyście, żeby ktoś miał dostęp, bo można powiedzieć, że dane w internecie są trochę jak seks i lepiej czasem robić to po cichutku, w zgaszonym świetle, bo, prawda, matka się dowie. To drastyczny przykład. Nigdy nie wiesz, kto przygląda się twoim działaniom. Jadąc autobusem, stojąc w kolejce, czy będąc na koncercie ulubionej kapeli, nie loguj się do witryn internetowych, w tym do poczty e-mail. Nie loguj się do bankowości internetowej. Nie wypełniaj formularzy, w których podajesz swoje dane.